W dzisiejszym filmie z Gursowic zabieram Was w kolejne miejsce, które należy do tego samego projektu. Wodarz to największy z obiektów wchodzących w skład projektu Rize. Znajduje się on wewnątrz góry o tej samej nazwie. Niestety, z odkrytych 3200 metrów tuneli udostępniona część dla zwiedzających wynosi około 1 km, a całość zajmuje nam około godziny zwiedzania. Wchodząc do wnętrza obiektu przez wejście numer 4 można poczuć otaczający nas chłód i wilgoć. Warto ubrać ciepłą bluzę i to niezależnie od pory roku. Jesteśmy wewnątrz góry, gdzie temperatura spada do około 8 stopni i nieustannie czuć lekki powiew wiatru, gdyż za wymianę świeżego powietrza odpowiada jeden tunel wentylacyjny wykopany również przez pracujących tu więźniów. Działające prawa fizyki zaciągają świeże powietrze z pionowego szybu i dają mu ujście przez nasze wejście numer 4. Innej drogi wymiany powietrza nie ma. Jest dość ciemno, miejscami dość nisko, zdarzają się kałuże i kapiące woda ze stropów. Mamy wszystko, czego można spodziewać się w takim miejscu. Po wprowadzeniu przez przewodnika czeka nas krótki seans w podziemnej sali kinowej. Zobaczymy na nim rekonstrukcję wydarzeń, dowiemy się kilku interesujących faktów oraz przeznaczenia miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Następnie ruszamy na zwiedzanie obiektu. Przewodnik trafił nam się naprawdę fajnie. Dobrze opowiadał i opisywał historie związane z tym miejscem, a do tego robił to w bardzo interesujący sposób. Zwiedzając podziemia Włodarz przygotowałem się trochę lepiej niż ostatnio. Zabierając dobrą latarkę mogłem zaglądać do miejsc słabo oświetlonych lub takich, w których panuje całkowita ciemność. Bardzo pomogło to w odkrywaniu tego miejsca, gdyż tak naprawdę oświetlenie w podziemnych tunelach jest co najwyżej średnie. W wielu miejscach tunele rozciągają się w różnych kierunkach, a nierzadko są wielopoziomowe. Pośród tych wszystkich tuneli, których ilość i długość robi naprawdę duże wrażenie, możemy natrafić na kompletnie zalane wodą korytarze. Szacowana ilość zalanych korytarzy zajmuje 1/8 obiektu. Za czasów budowy pracowały tu pompy, które na bieżąco odprowadzały wodę z obiektu. Teraz już tego nikt nie robi. Sprzętu z tamtych lat brak, a tunele są opustoszałe ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. Po wejściu w te tereny Armii Czerwonej, a po wojnie przez ludzi szukających w tych miejscach skarbów, obiekt został ograbiony praktycznie z całego pozostawionego przez Niemców sprzętu. I dotyczy to całego projektu Rize, a nie tylko obiektu Włodarz. Ostały się nieliczne eksponaty, jak na przykład możliwe jedyne odnalezione na całym obiekcie Rize oryginalne w bardzo dobrym stanie 30-kilogramowe wiertło, które swoją drogą ważyło tyle, ile przeciętny więzień. Samodzielne podniesienie takiego wiertła przez pracującego tu człowieka nie byłoby możliwe. Po prostu przewróciłby się, próbując to zrobić. Racje żywnościowe miały około 600 kalorii dziennie, co uświadamia, z jakim okrucieństwem ze strony Niemców mieliśmy tu do czynienia. Wracając do zalanych tuneli, to niektóre z nich są na tyle duże, a poziom wody jest na tyle wystarczający, aby przeprawić się po nich łodziami. Co jest ciekawym doświadczeniem. Siedząc w łodzi, ciągniemy za sznur zawieszony pod sufitem, dzięki czemu możemy przemieszczać się przed siebie z góry wyznaczoną ścieżką. Byłem tu w środku sezonu, więc nasza grupa była na tyle duża, że nasz przewodnik musiał wrócić po kilka osób, które nie zmieściły się do ostatniej łodzi. Obiekt Włodarz jest bardzo ciekawym i zdecydowanie wart zobaczenia miejscem. Fakty oraz legendy usłyszane o tym miejscu rozpalają wyobraźnię, a historie na temat ukrytych skarbów, tajemnej broni czy badaniach nad rzekomą nowoczesną technologią tylko potęgują nasze zainteresowanie największym projektem III Rzeszy. Być może kiedyś uda się odnaleźć lub dotrzeć do kolejnych poziomów obiektu i poznać kolejne fragmenty układanki. Włodarz to część niesamowitej historii w górach Sowich. Należy jednak pamiętać, że razem z nimi wiąże się dramatyczna historia więźniów, którzy przez lata byli zmuszani do pracy podczas budowy całego projektu Rize. Obiekt miał powstać sprawnie i szybko, a ludzie tu pracujący byli tylko narzędziem, z którym nikt się nie liczył.